Siema, Darek Piątkowski z tej strony. Dzisiaj mam dla Was taki mały piecyk lampowy Engla. Jest to Engl Metal Master 20, czyli 20W na dwóch lampach na końcówce EL84 i dwóch ECC83 albo 12AX7, jak to woli. Ten headzik ma redukcję na 5W albo 1W. Bardzo fajna opcja do grania w domu. Co tu jeszcze mamy? Z tyłu mamy sterowanie reverbem na foot switcha, kanałem, jeden kanał jest clean, drugi przesterowany, pełna pętla send return, wyjście lean out zbalansowane i trzy wyjścia na kolumny 8 do 16 ohm, w zależności jak ustawimy moc, to podłączamy do odpowiedniego wejścia. Z przodu mamy gniazdo input gitary, sterowanie gainem na kanale clean, sterowanie gainem na kanale przesterowanym, regulację wspólną na dwóch kanałów bass, middle treble, reverb i głośność kanału przesterowanego. I oczywiście moc końcówki. Tutaj jeszcze mamy takie podbicie mid-scoop i przełączanie kanałów czysty, przesterowany, standby, power. To wszystko. To teraz pokażę Wam, jak on gada. Podłączałem to do kolumny Messy na dwóch guzikach V30, nagłośnione mikrofonem SM57. To jedziemy. Teraz pokażę Wam, jak zmienia się brzmienie w zależności od ustawień gałek. Porobię parę kombinacji. We'll be right back.
Także tak on brzmi. Mnie się bardzo podoba, ma taki fajny pazur, metalowy charakter. Z mesą się fajnie zgrywa. Oczywiście wszystko było grane bez dopałki. Także jest naprawdę dobrze. Feda polecam. Swojej ceny mi się wydaje, że jest bardzo w porządku. Dzięki, że obejrzeliście do końca. Prośba do Was, kto może, no niech kliknie ten klawisz. Subskrybuj, da łapkę w górę i da dzwoneczek. Komentujcie, lajkujcie i widzimy się jak zwykle w środę o 19:00. Nara, cześć!